Mówi się, że nie ma pszczół, nie ma nas. Czy ty się cały czas zgadzasz z tą teorią? Generalnie jest tutaj duże uproszczenie. Często powołujemy się na Alfreda Einsteina, mhm. który tak nie powiedział. To jest fake. Jaki jest najdziwniejszy rytuał, czy też pszczeli. pszczeli? Dokładnie. Coś, co cię może mocno szokowało, zdziwiło? Nie ma czegoś takiego jak pora po roku dla pszczół. Pszczoły są nastawione takie zero -jedynkowo. Robimy, nie robimy, działamy, nie Proste. działamy. Jest zimno, siedzimy w ulu, ale nie śpimy, bo pszczoły nie śpią. A co z trutniem hmm. się dzieje? Truteń, to no to no, jest no, los no, jest jego krótki. Pukną królową i co dalej? Zostawia narzędzie na zbrodni w królowej sam umiera i... Nie, jest to historia miłosna. Wytłumaczysz mi jak powstaje miód? Lipowy, tak. wrzosowy, wielokwiatowy. No przecież nie jest tak, że pszczoła wylatuje, odbywa swój taniec i krzyczy dziewczyny. Dzisiaj lecimy na lipę. Dorota Bellman. Kuba Wellman. Zapraszamy Was na nasz podcast. Welcome w popkulturze. Cię będzie obzykaniu. Tak, w wersji ocenzurowanej. <laughs> w wersji dla każdego. Andrzej Kulma, który jest pasjonatem pszczół, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Skąd się już zaczęła Twoja pasja? Generalnie z pszczołami to jest tak, że nie da się w ten świat wejść. Z zewnątrz, ktoś cię musi wprowadzić. To musi być jakaś osoba, która cię zaciekawi. No i zazwyczaj w Polsce i w ogóle na, na świecie rodziny, dziadek, ktoś z rodziny. No I to jest dziadek. Aha. I zazwyczaj dziadek albo nie teść. Ktoś, kto się po prostu na tym zna i tak nieśmiało poszukuje pomocy, bo wiadomo, że pszczoły to lubią się intensywnie rozmnażać, powiększać. W tej pracy staje się coraz więcej i więcej. No i gdzie szukać pomocnika do pszczół, najlepiej w rodzinie. I tak się, tak było I w tak się stało. Wypadku? Mój dziadek, y, który dzisiaj ma 97 lat i dalej zajmuje się pszczołami, y, on mnie w ten świat wprowadził. Ja się opierałem dosyć mocno, <noise> intensywnie, ale w końcu gdzieś tutaj ta, ta miłość zakwitła i tak się stało, że się tym zajmuje. A to co sprawiło w, w tym y, namawianiu dziadku, dziadka, że złapałeś bakcyla? Absolutnie brak przymusu, bo kiedy to, ta praca A, okay. była wymagana, A, okay. wtedy z, oczywiście mnie nigdy nie było, bo okay. starałem się znajdować zajęcia pozalekcyjne, studia i tak dalej. Ale kiedy nagle się tak okazało, że y, mogę sobie sam podejść do tego świata, zobaczyć, poznać, y, ten, ten, ta relacja nabrała trochę takiego mm, uroku, dyskrecji. Dziadek zabrał mnie na pasiekę pewnego razu, wyjątkowo wczesną porą i pokazał, pszczoły, matki, które śpiewają i wtedy poczułem gdzieś tą magię. Zaraz, poczekaj, zatrzymaj się, Andrzej, nie galopuj. Matki, matka pszczół śpiewa? Tak. Myślę, że będziemy o tym pewnie jeszcze długo rozmawiać później, ale pszczoły mają w różny sposób komunikacji, ale jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk jest śpiew matki. I wtedy te matki, które są w jednym ulu młode... Zanim jeszcze się wylęgną, one wydają taki specyficzny dźwięk, takie pikanie. A, ale taki słyszane dla nas również? Słyszalny tylko dla ucha wprawnego miłośnika pszczół. Aha. Wydaje mi się, że kiedyś ci puszczałem ten dźwięk. Pamiętasz, gdzie taka pani otwiera i nagle słychać takie dziwne. Jakby e, piłeczka się toczyła? E, na, nawet nie. To brzmiało chyba jak. Taki jakby ktoś przystrąpkę, tak? Dokładnie. troszkę. tak, Tak. Synek, o tym jeżeli pszczoły, adres ci. <gry> Czyli porozumiewają się o tym tak. będziemy mówić nieco później. Jak wygląda pszczoła? Opis. Okej, okay, to to już nie mówiłem, że się cofniemy aż tak bardzo. Ale gardło. cofniemy się, wiesz dlaczego? Bo ludzie mówią na pszczoła albo osa na o, wszystko. No też prawda, to też prawda. Tak, tak, no ale właśnie, bo, bo my lubimy nazwać pszczoła to jest ta dobra, osa to jest ta zła, Co a szerszeń to w ogóle jest mm -hmm, hardcore. Mm -hmm. Jeszcze jest bardzo miły, puchaty czmiel, ja go <noise> lubię najbardziej. Tak, jak mylone z bąkami, a bąki z kolei wiadomo. Jak pszczoła... Najprościej będzie poznać po tym, że ona rzeczywiście z bliska ma to futerko, jest bardziej brązowa niż żółta. Zamiast takiego ostrego pancerza i żółtego jak osa, ma takie raczej brązowe wybarwienie, troszkę włosków. Wiadomo, że ma skrzydełka i to po czym można ją najbardziej rozpoznać, to że zdecydowanie jest jej jakby najwięcej. Można tak powiedzieć, aż tych osób. Że jak już jest, nie to już jest w grupie, tak jakby? Nie, to też tak nie jest. One w zasadzie mm, można je spotkać wszędzie, tak samo jak osy. Może tutaj był gdzieś mój błąd, ale na pewno rozpoznamy je po kolorze. To będzie ten główny wyznacznik. A, mówi się, że nie ma pszczół, nie ma nas. Czy ty się cały czas zgadzasz z tą teorią? Generalnie jest tutaj duże uproszczenie. Często powołujemy się na Alfreda Einsteina, mhm. który tak nie powiedział. To jest fake, ale generalnie, oczywiście, dzisiaj pszczoły i inne owady, również pszczoły dzikie, to są jakby fundament naszego całego rolnictwa, fundament w ogóle bioróżnorodności i jest to mega istotny element. Bez tego nie ma tak naprawdę zapylenia, nie byłoby owoców, jest to istotna rzecz, no i bardzo ważna dla naszego ekosystemu. Mamy pszczołę opisaną, wiemy jak wygląda. To teraz opowiedz nam. Jak ona żyje na co dzień. Więc pszczoła, jeżeli będziemy się zastanawiać, jakie to jest stworzenie, to przede wszystkim musimy pamiętać, że są te pszczoły dzikie i pszczoły miodne. Pszczoły miodne to są te, które żyją w ulach i tworzą swoją hierarchię. Jest tam matka truteń, czyli mężczyzna, i pszczoła, czyli ta kobieta. Są też pszczoły samotnice. One zupełnie są podobne do pszczoły miodnej. One wyglądają czasami nawet bardzo podobnie. Ale żyją zupełnie same? Ale są samotne. Zakładają gniazda samotnie, nie tworzą takich ogromnych kolonii, ale one też zapylają. I czym one się w zasadzie różnią? Tym, że te pszczoły miodne to są takie pszczoły, które są tak bardzo bardzo skupione na tej pracy, na tych polach, na, na dużych obszarach, kiedy te pszczoły dzikie, z kolei skupiają się na takich małych, wąskich, Ogródkach przydomowych. Mhm. Czarna pszczoła się pojawiła jeszcze. Nie wiem, czy słyszeliście. E, co to za pszczoła? Bo niektórzy uznali ją za pszczołę agresywną i niebezpieczną. A prawda jest jaka? Prawda jest taka, że ona jest agresywna, Aż. ale tylko w tym momencie, kiedy się zbliżymy do jej gniazda. I ona rzeczywiście Bra, była. Domu. tak. I ona rzeczywiście była wymarłą pszczołą. Na początku XXI wieku uznano ją za gadunek wymarły. Ona się pojawiła jakieś dwa lata temu. W zasadzie czarna pszczoła, czyli zadrzechnia. A nazwa wzięła się od tego, że ona żyje w takich starych, rozwalających się stodołach, w deskach, w pniach drzew, które są spróchniałe. I teraz bardzo ważna rzecz, jak pomagać takim pszczołom, przede wszystkim zostawiając to, co zazwyczaj usuwamy z naszych ogrodów, czyli te złamane pnie. Nie, zostawiamy to, tam się gnieżdżą właśnie chętnie te czarne pszczoły. No jak gdyby ktoś chciał, jak już przy tym jesteśmy, przenieść właśnie gniazdo pszczół, do rozumienia, do kogo naj, najlepiej byłoby się odezwać? Bo zakładam, że dużo osób może y, chcieć imięć. wciąż mieć pszczoły, ale niekoniecznie w tym miejscu. Y, to, to jest dobre pytanie, bo w zasadzie ciągle dostajemy takie telefony, że pszczoły są tu, a nie powinny być tu. A czemu są w tym drzewie, skoro tu się bawią dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie pszczoły. Były zawsze, były zawsze wszędzie i były i w pniach, i w ulach, i w drzewach. One tak naprawdę nie mają wpływu na nasze ludzkie życie, ale jeżeli chcemy już je bardzo przenieść w inne miejsce, według nas oczywiście lepsze dla nich, co jest oczywiście nieprawdą, bo to, tak, to, to jest wybieranie pszczole na, na siłę to, co jest dla niej lepsze, ale. Gdybyśmy chcieli to przenieść, no to musimy po kawałku właśnie tam całą rodzinę przenosić, a jeżeli mówimy o pszczołach miodnych, to trzeba przenieść tą matkę pszczelom, bo kiedy przeniesiemy z tą jedną pszczołę, cała rodzina pójdzie za nią. Wracam do tego Andrzej tego dnia. Tak. I tej pracy zaczyna się podobno bardzo wcześnie, tak? Yy, dzień pszczelarza? Yy, nie, dzień pszczoły. Dzień pszczoły. Twój dzień mnie nie interesuje Andrzejku. <laughs> Więc generalnie mm... Życie pszczoły jest podyktowane tak naprawdę promieniami słońca i temperaturą. I o mnie interesuje to, czy jest zima, jesień, lato. I najbardziej interesuje to, czy kiedy ona wyjdzie na przykład na przedsionek swojego ula, czyli na wylotek, i zobaczy promień słońca, to ona informuje resztę, że hej, zaczynamy pracę. I to jest tak naprawdę nieraz szósta godzina, ale to może być też na przykład godzina dwunasta w środku zimy, co też się zdarza. Hmm. Trochę, zwodne. Trochę zwodne. Co wtedy się dzieje z pszczołami? Pszczoły wylatują, szukają pokarmu. Którego budują, nie, ma. nie ma. Ale co mogą zrobić? To, co robią wszystkie żywe istoty, a zwłaszcza ludzie poza domem kiedyś robili, czyli taką toaletę. To jest ten moment, kiedy pszczoły mogą wylecieć, bo pszczoły są bardzo czystymi zwierzętami. One muszą po prostu. Nie, nie robią takich rzeczy w środku, tylko biorą na przykład też. Yy, Albo, albo to może być toaleta zewnętrzna, ewentualnie mogą poszukać wody, czegoś, co im zastąpi, da im trochę napędu do życia i sprawi, że ten lot nie jest bezcelowy. A to jak tak obserwujesz pszczoły, właśnie od razu powiedziałeś o tych ich rytuałach i to, co one, albo jaki jest najdziwniejszy rytuał, czy też rzecz pszczeli dokładnie? Coś, co Cię może mocno szokowało, zdziwiło? W świecie pszczół jest dużo rzeczy, które nas szokuje. Chyba najbardziej głośnym i jednym z najciekawszych takich pszczelich dziwnych zachowań, który był długo badany jest oczywiście taniec pszczół, czyli forma komunikacji. No bo jeżeli się zastanowimy nad komunikacją w świecie przyrody, skoro... Drzewa się potrafią komunikować, grzyby się potrafią komunikować, no to pszczoły to chyba Tym muszą bardziej. mieć jakiś super system, więc mają. Mają i to jest ten taniec pszczół, e, który pomaga pszczole tak bardzo dobrze wypełniać swoją misję, czyli właśnie zbieranie pokarmu. I zapylanie przy okazji. I ten taniec pszczół jest o tyle niesamowity, że on potrafi wskazać jedna pszczoła, kiedy odkryje odpowiednie źródło pokarmu, czyli kwiaty, wraca do ula i zaczyna tańczyć. Zaczyna wykonywać tak naprawdę ósemkowe ruchy. Kierując się w stronę, w odpowiednio skierowane, tak, żeby nakierować pozostałe pszczoły na miejsce pokarmu. Tak. I ten ruch jest bardzo specyficzny. Do tej jednej pszczoły dołączają kolejne pszczoły, i dopiero jak już zbiorą się w kupę, no to one wiedzą, gdzie lecieć i lecą, i robią to najlepiej, jak potrafią. Pory roku, jakie mają znaczenie w życiu pszczół? Bo o słońce już wiemy. Tak. Otwiera i budzi je do życia. Tak. Nie ma czegoś takiego jak pora roku dla pszczół. Pszczoły są nastawione takie zero -jedynkowo. Robimy, nie robimy. Działamy, nie Proste. działamy. Jest zimno, siedzimy w ulu. Ale nie śpimy, bo pszczoły nie śpią. Tak często się mówi, czy te pszczoły w ulu śpią. To jest takie podstawowe pytanie, no bo niedźwiedź śpi, a pszczoły, niedźwiedź, ten sam pokarm, powinny spać, a nie śpią. One wtedy zbijają się w kupę, wibrują, tworzą taki kokon i chronią matkę pszczelą, a przez wibracje wytwarzają ciepło. I to jest dokładnie ten sam mechanizm, co u człowieka. Kiedy jest, robi się zimno, mamy drgawki i robi się cieplej. Właśnie tak pszczoły podnoszą temperaturę i ogrzewają gniazdo. Chyba musimy przejść do królowej, mam wrażenie tyle razy nam padła królowa, ja bym chciał przejść. Jak, w te... jak czy, czy wybierają to... królowo? To raz, a dwa, to może druga część pytania, jak już wspomniałeś o tym śnie, czy to ona w takim razie zarządza, czy ona wydaje rozkaz, na przykład w przypadku takiego czynności do snu? Kładziemy się spać, koniec. No, nie ma spania. Nie ma spania. No, nie ma spania I, no. i, i tak naprawdę nie ma królowania. Mm -hmm. Dlatego, że królowa była ta nazwa, była bardzo powszechna. W ogóle na początku to uważano, że to jest król. No bo jak? W świecie, gdzie rządzą mężczyźni, to musi być król. No ale z, z latami okazało się, że to jest królowa. Po czym nagle się okazało, że hej, to jest królowa. No ale ona tak w zasadzie to nie rządzi. Ona tak naprawdę jest cały czas pod musztrą innych pszczół, składa jajka non-stop. To to nie jest królowa, to I jest chyba ją mogą zabić nawet chyba w konkretnych tak, sytuacjach. Tak, mogą ją prawda? zmienić. Nie? Czyli to jednak nie jest taki ustrój taki typowo monarchistyczny. To jednak tam rządzi demokracja, czyli rządzą po prostu pszczoły i one rządzą tak naprawdę królową. Dobrze, czyli rozmnażanie jest podstawową jej funkcją. Tak. A te, często mówisz, czy te inne pszczoły, które kandydowały na to miejsce i też chciały być królowymi, one giną? Są niszczone jako konkurencja? Czy stają się zwykłymi pszczołami? Więc generalnie trzeba sobie uzmysłowić, że tam, to, to jest świat kobiet. Czyli musi być trochę brutalny. Andrzej, Jeżeli nie jest... graj z ogniem, dobra, bo mówię ci jak Musi, się być, odpalę, trochę, to... musi być trochę brutalny, dlatego że mamy. Andrzej chciał być emocjonalny To Ten świat jest tak zbudowany, że teraz najzabawniejszą rzeczą jest to, że wszystkie te pszczoły pochodzą z dokładnie tego samego jajka. I pszczoła, i królowa. Tylko, że królowa jest lepiej karmiona. Dostaje pyłek pszczeli zmieszany tam ze śliną, specjalne tak zwane mleczko-pszczele, które powoduje, że ona rośnie, rośnie, rośnie i staje się dwa razy nie, niemal większa. I dzięki temu, że jest taka długa, ma te narządy rozrodcze, może składać jajka. I rzeczywiście. W Pszczoły nie są nastawione na to, żeby zrobić jedną królową, bo byłoby to zbyt niebezpieczne dla całej rodziny bo A nóż by się urodziła nie tak jak chcą, więc rodzi się kilka, sześć nawet. Jeżeli jedna z nich będzie lepiej karmiona, będzie zdrowsza, większa, silniejsza, szybciej się wygryzie, no i wtedy musi załatwić całą resztę, no bo wygrała jakby ten konkurs na, na pozorne królowanie. To straszne. Nie konkurencji. Świat jest, świat hmm, zwierząt wydaje nam się straszny, no ale on tak naprawdę nie jest brutalny, bo tam nie ma tych emocji, ale on jest po prostu bardzo życiowy. Chłodny. Chłodny. Powiedz, a jeśli królowa ginie z jakichś powodów tak. No chociażby choroby pszczół czy tak. innych przypadków to co wtedy? Tak, na przykład królowa może wylecieć na lot godowy. Lot godowy wygląda tak, że wzbija się w powietrze, leci w górę. I a za nią podąża kilkadziesiąt trutni. Musimy sobie uzmysłowić, że trutnie, czyli mężczyźni. Ich w ulu jest cała masa. Ale tak naprawdę jeden będzie za matkę. Cała reszta to jest tylko kokoszenie się i, i życie na, na socjalu u pozostałych pszczół, Ale może są jego za przeproszeniem okay. może są jego po prostu dajesz, ziomek, To prawda. Masz to? Bo tak to właśnie działa. I teraz wyobraźmy sobie, że truteń, którym jest lepiej zbudowany, jest silniejszy, ma mocniejsze skrzydła. Po to tylko, żeby być super szybkim i dolecić do tej matki, ale wygrywa ten najszybszy, ten, który poleci z nią najwyżej i ją zapłodni. No, ale w tym momencie, co się może zdarzyć, może przelatywać ptak i tę matkę hap. Bo ona jest największa, ją po prostu widać. też widać. I co robi taka rodzina pszczela? Rodzina pszczela ma duży problem. I rzeczywiście to jest taki moment graniczny dla pszczół, no bo jeżeli one w tym momencie nie mają królowej, no to muszą szybko. Znaleźć czerw, czyli te jajka w pszczele, znaleźć odpowiednie jajko i znowu królową. zacząć hodować królową, ale to już jest ratunkowe. Te matki są, jest ich jeszcze więcej i one są trochę słabsze, ale to jest ratunkowe działanie. To jest taki moment, kiedy trzeba być albo nie być. A co z trutniem się hmm? dzieje? Truteń, to los no, no, jest, no, jest no, jego krótki. Puknął królową i co dalej? Zostawia na, narzędzie zbrodni w królowej sam umiera i... Sto nie jest to historia miłosna. To Czyli seks i jego konsekwencje. Tak. E, jakie są powody, dla którego um, pszczoły mogą zachorować? Przy okazji tej królowej mówiliśmy o tym, że też może się to zdarzyć. Tak. Sztu czy my jesteśmy winni zawsze? Generalnie, jeżeli chodzi o choroby pszczół, to jest ich całe mnóstwo. I my jesteśmy winni wielu innych rzeczy, no, ale nie, niekoniecznie chorobą pszczół. Natomiast jeżeli... My im zabieramy pokarm, my nie dążymy do tego, żeby ten świat był bardzo barwny i kolorowy. Kosimy te trawniki namiętnie, nie sadzimy roślin miododajnych, no to one wiadomo, że siłą rzeczy są słabsze. Ale choroby pszczół ewoluują, tak jak ewoluują pszczoły. Jest to tak szeroki temat, ale co szczęście no nie jesteśmy aż tak za to odpowiedzialni. Chociaż efekt motyla, wszystko ma wpływ na wszystko, więc... Hmm. Ile tego pyłku pszczelego, nektaru pszczelego, może przynieść do ula pszczoła? Pyłek to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, no bo jeżeli się zastanowić, to pszczoła wszyscy wiemy, że żywi się miodem. No ale jest też pyłek pszczeli. Ale jeżeli chcemy już o tym rozmawiać, to chyba też musimy się cofnąć w ogóle do pytania: po co? Dlaczego pszczoła zbiera pyłek? Dlaczego pszczoła w ogóle, dlaczego roślina daje ten pyłek? Dlaczego roślina daje ten miód? To jest Niesamowity zbieg okoliczności, a w zasadzie ewolucja I, i to, jak to się ukształtowało dzisiaj, to wygląda to jest cudowna rzecz. No bo jeżeli byśmy się cofnęli bardzo mocno w czasie i zastanowili, dlaczego pszczoły zbierają nektar, to musimy wiedzieć o tym, że tak naprawdę rośliny, wszystkie, które chcą być zapylane, Odkryły, że zapylanie, czyli ten w so, so, wsobny, yy, samo zapylenie jest, yy, nie powoduje mieszania DNA i rośliny, które się same zapylają, yy, nie są odpowiednio silne, nie, nie ma tego multiculti, który już było wtedy. I... One potrzebują pszczół, które to zrobią. A żeby te pszczoły przyszły, trzeba im coś zwabić. dać. Zwabić. zwabić. No i czym najlepiej zwabić? Słodkim. Jedzeniem. Jedzeniem, hmm. czyli food porn. Wtedy już <grym> zaczęło się od tego, że no, dajemy ten nektar, czyli po prostu lepką, słodką substancję, która ma piękny zapach. Pszczoły na to poszły. Wtedy zaczęły mieszać te pyłki. Rośliny są zadowolone, ale nagle się okazuje konkurencja, no bo przecież Roślinie jest dużo, owadów mało. Jak jeszcze tutaj bardziej ten foodporn urozmaicić, no to kwiaty zaczęły nabierać kolorów. Kolorów, które wabią pszczoły. A jakie kolory pszczoły widzą wszystkie? E, no, są różne teorie, Jaskawię, generalnie. Podobno. Problem jest chyba z czerwonym, ale zawsze mi się domyli. bo e, Sam gen... masz problem z kolorem, czy co? No, nie jest to informacja <laughs> potrzebna mi do życia. Pszczoły są wabione różnymi kolorami. Rzeczywiście niektóre lubią bardziej. I dlatego kwiaty zaczęły być bardziej kolorowe w jednym kierunku. Nie? No, ale te, faktycznie udało się. No i te owady zaczęły latać na kwiaty i ten pyłek roznosić. I przy okazji okazało się, że ten pyłek to jest super źródło białka. Czyli pszczoła nie tyle, co zbierała węglowodany, czyli cukry z nektaru, ale też białko białka. z pyłku. No i genialne. Nagle się okazuje, że mamy pełną stołówkę. Hmm. A pytanie było, ile? Ile? No bo to jest ciągły <noise> tak, ruch, tak. nieustanna praca. To jest ogromna ilość, to są miliony tak naprawdę pyłków, które pszczoła cały czas zbiera, ślini, lepi w kulkę, aż w końcu, jak ulepi kulkę wielkości niemal jej nogi, to jak dwie siatki tachając z, z biedronki, z jedzie, jedzie do chaty i ta kulka jest rzeczywiście pokaźnych, pokaźnych hmm. rozmiarów. Pszczoła musi też bardzo mocno uważać na balast. Nie naładuje tutaj kilo bananów, a tutaj dwa serki. Musi być idealnie wyważona, bo ona będzie z tym lecieć i lecieć, nieraz kilometry. Hmm. A ja bym się tak mocno cofnął teraz w tym momencie. Jak się zmieniły te techniki nasze pszczelarskie w porównaniu do tego, jak zaczynaliśmy? Bo wydaje się, jakby, jakby to był jeden z tych zawodów, gdzie nie trzeba było zbyt dużo zmieniać, że jakby to podejście powinno być, prawda, takie old Więc to pytanie od do Ciebie, czy Bartika tak jest? Do Szczelarza, tak? Tak, myślę, że tak. Taka no droga. To, no, no, no. Myślę, że tak. No generalnie, jak sobie pomyślimy, to w ogóle jest to jest świeża dziedzina nauki. To nie jest tak, że to już od zawsze było. Mm -hmm. No generalnie, kiedyś było bartnictwo, czyli uprawa, uprawa hodowla, pszczół w barciach. Mm -hmm. To było bardzo prowizoryczne. Prymitywne można by powiedzieć, no bo te pszczoły rozwijały się w wielkich słupach y, wyciętych z, y, na kształt ula w środku, no, ale dzisiaj pszczelarstwo to jest przede wszystkim... Y, Naśladowanie tamtego systemu, czyli te ule tak naprawdę też pną się trochę w górę. Mhm. W popionie pszczoły mogą dostawać kolejną nadstawkę i kolejną, do której będą składować miód, no ale ten system jest bardziej ułożony. Za pomocą ramek jesteśmy w stanie budować segmenty, coś na kształt klocków Lego i znacznie to ułatwia. Czyli to takie połączenie dwóch technik, tak na dobrą sprawę, tak. z tego co rozumiem, tak? Myślę, że ogólnie jest to bardzo skulowa dziedzina. Mimo Fajnie. wszystko mamy dalej ten sam sprzęt. Ale to na ten, ten urok chyba polega tak. też, prawda? Są, nie są dla te mnie. kapelusze, które się praktycznie nie zmieniają. Dawniej one jeszcze bywały takie bardziej szermiercze, a dzisiaj to już jest taki typowy kapelusz. Albo po amerykańsku taki strój kosmonauty. Ale tak co do zasady, to jest identyczne i nie ma tutaj wielkich. Rewolucyjnych skoków. Mhm. Wytłumaczysz mi, jak powstaje miód tak. lipowy, wrzosowy, wielokwiatowy. No przecież nie jest tak, że pszczoła wylatuje, odbywa swój taniec i krzyczy dziewczyny, dzisiaj lecimy na lipę. No hej, jak, skąd wiadomo, że to jest akurat taki miód i nie pomieszano w nim smaku. Tak. G więc w ogóle miód powstaje z nektaru, o tym mówiliśmy. I miód powstaje w ten sposób, że ten nektar jest przekazywany przez pszczoły z ust do ust setki razy. Aż ten nektar z wody z cukrem zmieni się w lepką, gęstą substancję, która nie wyleci z tego ula. I ten, ta odparowywanie tej wody, dodawanie tych enzymów pszczelich, czyli śliny. I w końcu takich olejków eterycznych. To wszystko sprawia, że ten miód staje się miodem, z wody tak naprawdę staje się miodem, ale żeby go nazwać odpowiednim miodem, czyli na przykład lipowym, tak naprawdę od zawsze decyduje to, jaka jest przewaga danego nektaru. Czyli jeżeli mamy miód lipowy, no to tam jest powiedzmy 70% lipy. Ale jak to sprawdzić? Więc tak naprawdę w Polsce tego się nie sprawdza. Czyli okres zbioru jest istotny, Dokładnie. tak? Dokładnie, okres Czas zbioru. Czas zbioru i kwitnienia tak. odpowiednich tak. roślin. Tak, to się nakłada, ale wprawne oko pszczelarza zawsze wie, co to jest za miod. Czasami dochodzi do pewnych pomyłek, kiedy ktoś na przykład nie zna się do końca na miodach, no ale wtedy... Mm, Kolega pszczelarz może naprostować. Generalnie tych miodów niestety nie ma bardzo dużo w Polsce. To no nie jest tak, że tutaj mamy miody eukaliptusowe, kasztanowe i tak dalej. Nawet wręcz jest o tyle smutno, że ostatnie badania udowodniły, że te wszystkie miody mniszkowe w Polsce to w 90% są miody rzepakowe. No i cóż. Znale. Mało atrakcyjnie brzmi to ta nazwa. Tak. Miód rzepakowy. Ja kolej. <noise> tak, i też jest biały ten miód, no, to wygląda zupełnie tak. ludzko. A taki miód czereśniowy Na, w krótkim kwitnieniu czereśni naprawdę istnieje? Niestety jest to bardzo trudne do uzyskania, dlatego że mi, musielibyśmy mieć przewagę danej rośliny. Tylko. E, mhm. A w tym momencie, kiedy jest wiosna i kwitnie czereśnia, to już zaczyna kwitnąć rzepak. Który pszczoły po prostu tak. Tak, chcesz powiedzieć, że mój miód czereśniowy jest rzepakowym? Nie, absolutnie zdarzają się też takie przypadki. Ale nie wiem, co masz w domu. <grym> <grym> Jeszcze o jedną rzecz, jeśli pozwolisz kogoś zapytam. Ja mam takie głupie pytanie, że ja się mam na koniec. <grym> e... Sztuczny miód, jak się ma do miodu prawdziwego? Bo sztuczny miód powstaje ze sztucznych kwiatów. Dobrze, Andrzejku, a tak naprawdę jest to jedno tak wielkie oszustwo. Nie ma czegoś takiego jak sztuczny miód. Nie wiem, jak to w ogóle się stało, że ta nazwa została dopuszczona, bo to tak jakby powiedzieć. Sztuczne mleko. Sztuczne mleko i mieliśmy by coś tam zupełnie innego. Sztuczny miód to tak naprawdę mieszanka zwykłego cukru plus aromaty. I nie wiem, czy jeszcze ktoś w ogóle to kupuje. Niestety tak. Hmm. I używa, co więc? No, byle nie w gastronomii. No właśnie. Twoje głupie pytanie, Gór bardzo pytanie jestem jest zainteresowana. Takie, tak, już nie, nie jakoś na ostatni ogień, nie, nie, bo nie. zainspirowało nas do tego tematu Panie Kant film, który zobaczyliśmy wspólnie po to, żeby zrobić przyjemność mojemu tacie, który lubi piu, piu, piu. Zobaczyliśmy z Jasonem z tatami, film Pszczelarz. A, jasne. Oczywiście, tak. że tak. I tam pada takie zdanie. Ale pszczoły to... w ogóle są w popkulturze, w animowanych Oczywiście, filmach, oczywiście tak, tak. że są tak. Są bohaterkami Tak, tak ale ich... tutaj po prostu w przypadku tego filmu, w przypadku tego filmu pada e, konkretne Bogut, bo bohater rzeczywiście jest tam pszczelarzem, ale jest też rządowym zabójcą na zlecenie i w skrócie on mówi taką sentencję, ja to właśnie cię mam pytać, że on mówi, że, że pszczelarze czasami <grym> się orientują, <grym> kiedy matka królowa wyda złe potomstwo, więc on, więc wtedy pszczelarz zabija zarówno potomstwo, jak i matkę. Coś takiego by padało tam, pamiętasz? Że on dlatego, szanowni, spoiler dla filmu pszczelarz, więc się przygotujcie, że w tym filmie, przepraszam, bohater się orientuje, że główny zły, taki dwudziestoparolatek, który tam ma różne takie firmy, które wyzyskują biedne osoby, jest synem prezydentowej, więc główny bohater postanawia zabić prezydent Stanów Zjednoczonych, jak i też A jej syn. A to nie chodzi o to, że statan zabija wszystkich? Nie, nie no, chodzi o to, że on stwierdził, tak. że tutaj jest wadliwy produkt, i że okay. e, matka królowa jest do tego zmierzona. E, więc generalnie bardzo lubię tego aktora. Bardzo lubię, ale nie On widziałem te tego filmu. Nie widziałem tego filmu. W ogóle ja jestem w szoku, jak bardzo teraz są pszczoły obecne w popkulturze. Rzeczywiście, ale tak bardzo po omacku traktowane, tak bardzo staramy się tylko tak wspierać, myśleć, ale jednak tak nie za dużo o tym, zgłębiać ten temat. Chodzi tak w symbol zupełnie bardziej. minimalnie. Ale ten świat, tak jak mówiliśmy, jest brutalny. Świat pszczół jest brutalny i one, żeby przetrwać czasami trzeba wymienić matkę, która na przykład jest stara. No ale tym zajmują się głównie pszczoły. Nie wymienisz hmm. mnie, co? <laughs> o, żeś. Czekamy. Ja do kamery patrzę. <noise> Czekamy na to. Do... <noise> I to się zdarza, chcesz powiedzieć, tak? Czyli wymienia tak. się Martkę Starą, która już tak, pewnie no, nie może ja rozrodczych funkcji pełnić. Tak, matka w ogóle może żyć wiele lat. To jest zabawne. To jest niesamowite, że je... to jest też dla nas taki przykład. Jedząc dobrze, chociaż, no właśnie, czy ona... Czy ona żyje pełnią życia? Nie, ale generalnie lepiej odżywiona, rośnie większa, i jest silniejsza i rzeczywiście żyje dłużej, nawet 5 lat. A pszczoła, która musi dużo pracować i rzeczywiście odbywa tych lotów bardzo dużo i potrafi latać po 5 kg dziennie albo i więcej i potrafi przerabiać ten pokarm, cały czas być w ruchu. Im więcej ma pracy, tym krócej żyje. Mm. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. No ale. Jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to jest jakaś, bo te trudnie, o których już mówiliśmy, które nic nie robią. Kiedy idzie zima i nagle pszczoły widzą, pokarmu jest tak na styk. Zjedzą trudnie. Nie, nie. Oh. Wygeniają je na zimę, na dwór. Na pewną śmierć. Andrzej, że <grym> tak. pszczoły, jest okropne. To chyba nawet tak Chcę Cię zapytać o. E, cały czas wracam do tego dnia. Pszczoła pobiera nektar i pyłek, leci do ula i przerabia też yy, rzeczy, które tak. przywiozła <noise> ze swojej siatki z Biedronki. Czyli yy, i co potem? Ja wkładaj Więc, do generalnie pszczoły mają bardzo ściśle określony plan swojego życia. Kiedy one się rodzą, tak naprawdę do końca życia będą krok po kroku pełnić konkretne funkcje aż do końca. I to zawsze będzie tak samo. Każda pszczoła będzie przechodzić ten sam cykl. Kiedy pszczoła się rodzi, jeszcze nic nie widzi. Jest ciemno w ulu, a ona zaczyna dzień od narodziny, w zasadzie odczyszczenia barłogu, czyli tego miejsca, gdzie Gdzieś się urodziła. urodziła. I tam czyści tą komórkę. Później po macku idzie karmić małe larwy. Później, później odbiera pokarm, który właśnie przychodzi z dostawą, umieszcza go w ulu, przerabia i tak... Już do... jestem zmęczony, i... szczerze mówiąc. Pracuje od urodzenia. Tak, i z wiekiem zaczyna tracić te woski, zaczyna Przestaje być już taką dobrą zbieraczką, bo zbierać pyłek trzeba na tych włoskach i potem to strzesywać. Dlatego że u nóżek pszczoły mają mini grzybyki, którymi strzesują ten pyłek i formują te kulki. Z czasem traci te włoski, zajmuje coraz inne funkcje. Na koniec jest takim dosyć mocnym obrońcą tego ula i chroni tego gniazda. I te pszczoły najstarsze to są takie najbardziej agresywne. Albo najbardziej pilnujące. No bo stanowią ochronę, naturalne ochroniarstwo. Jak u nas ochroniarze ci są. I rządzą światem przecież, jak <noise> wiemy. W jaki sposób miód pojawia się w plastrach? To jest fajne i to jest bardzo ciekawe, dlatego że jeżeli pomyślimy o pszczołach, to one tworzą trochę tak, jakby pomyślimy o tych mini hotelach w Chinach. Tych kapsułowych. Kapsułowych. Tak bo pszczoły tworzą takie uniwersalne kapsuły u siebie w ulu. Tysiące takich kapsuł. I one służą zarówno do gniazdowania młodej pszczoły, z której ona się wylęga, ale później zostaje ta dziurka, no to one tam chowają ten miód. I takie kapsuły tworzą. I żeby stworzyć taką kapsułę, muszą to robić z wosku. A wosk to. Powstaje w ten sposób, i to jest niezwykłe, że pszczoły go wypacają ze swojego ciała. To jest taka wydzielina, którą one wyduszają z pomiędzy hitnowego pancerzyka, i wychodzi taki płatek wosku, który opada na dno. Pszczoła specjalna i odpowiedzialna za tylko to zbiera te płatki i, przeżuwając, tworzy z nich właśnie te struktury w ulu, te kapsułowe hotele to jak dużo jest, bo wspomniałeś o tych pszczołach zbierających te płatki, jak dużo jest pszczół, które mają konkretne, Hierarki. jak dużo jest konkretnych po prostu zadań. zadań? Nie da się tego określić, dlatego że przede wszystkim nie da się też określić średniej rodziny pszczelej, dlatego że są rodziny pszczele po kilkaset pszczół. One oczywiście dążą do powiększania cały czas ale są rodziny, które mają kilkadziesiąt tysięcy, sześćdziesiąt tysięcy pszczół w jednym ulu. No, ale kiedy ta powierzchnia się robi ciasna, to one też myślą o tym, żeby się wyroić i dzielić na mniejsze rodziny. I tak ale się one, staje. Ale one potem trzymają za sobą jakieś relacje? Rodzinne kontakty na to jest, to jest ciekawe pytanie, nie. bo przecież pszczoły um, są bardzo poznają związane. siebie po jednym, jednej ważnej rzeczy. One tak naprawdę mają swój specyficzny zapach. I każda rodzina pszczela ma bardzo unikalny swój zapach. Tych zapachów jest to samo różne miliony mieszanek. I ten jeden specyficzny zapach danej rodziny powoduje, że one wpuszczą do gniazda pszczołę. Albo, Albo jej nie, nie wpuszczą, bo rabuś też się zdarza. I to wśród innych pszczół. Pszczoła rabunkowa. Pszczoła, która przychodzi tylko po miód i kradnie. Ale są sposoby, wytrychy, które pozwolą obcej pszczole dostać się do ula. Ale musicie zgadnąć, co to jest. No i to na jest przekupstwo. Na perfumowanie przekupstwo. się. Przeniesie, Przeniesie miód? Musi, musi tak. Pszczoła, no. która będzie lecieć z pokarmem i nagle uzna, idzie deszcz. Jest zła pogoda, już nie mam siły. Wchodzę do tego ula. Pszczoły jak w... zobaczą, powąchają, sprawdzą, patrzą jest nektar. Możesz wejść. Dobre! <śm> Ale czy może wyjść? No, dalej będzie pracować, tak. A, ale, ale, już nikt wcielona, nikogo, ale już jest wcielona do tego? Jakby nikt nikogo nie zmusza do pracy y, przy... One to robią z chęcią, to nie jest niewolnictwo. <laughs> Okej, okay, Powiedziałeś... ta, ta spójrz była <laughs> bardzo podejrzana. Ona będzie raczej wracać do swojego starego gniazda mm -hmm. później. Powiedziałeś, że pszczoły czują ten zapach swojej rodziny, a nasz zapach, czyli pszczelarza jej pszczelarza, jej pan, tak, jej pancio. Tak, tak. Często się mówi o tym, że pszczoły poznają pszczelarza. Podobno. Bo rzeczywiście jest taki jeden jedno z badań naukowych dowodzących tego, że pszczoły są w stanie rozpoznać twarz. Pewien układ zależny od siebie hmm. kształtów. Rzeczywiście są w stanie, ale nie jest tak, że rozpoznają twarz. Oczywiście. Są w stanie poznać to przez yy, sprzęt. Czy nie, warunkiem jest? Ge generalnie chodzi o to, że tylko teoretycznie byłyby w stanie rozpoznać twarz, okay. ale w ogóle nie służy im do okay. tego. Tak naprawdę pszczoły rozpoznają pszczelarza tylko przez jeden właśnie sposób. Przez zapach. Bo taki pszczelarz, który używa tego dymu, żeby zajrzeć do ula, zaczyna pachnieć jak spróchniałe drzewo. Ten pszczelarz, który grzebie w ulu... Po chwili już, dosłownie pachnie po kilkunastu miodem. sekundach pachnie miodem, a jeszcze bardziej tym propolisem. Jego ręce są całe poklejone. Jest to ciężko zmyć. Ten propolis się lepi. To jest taka żywiczna substancja, mocno pachnąca. Ale po chwili ten pszczelarz zaczyna być jednym wielkim chodzącym ulem. Pszczołem. Pszczołem. Je, jednym dużym Który pszczołem. Który nie przeszkadza pszczołom, bo umówmy się, pszczoły nienawidzą perfumów. Nie znoszą sztucznych perfumów, tym bardziej na bazie alkoholu. Dlatego, że jest dla nich silnie. Za mocny, tak? za mocny. No i wtedy pszczoły zaczynają atakować i to bardzo skutecznie. No ale można się przed tym ochronić. No właśnie, to jak. Jak, Jak twoje się... doświadczenia z tym? E, nie mam perfumujesz? się? E, n, o, nie, nie chciałem, żeby. Ja przed... Tylko, <laughs> tylko wanilę, <tobacco. laughs> no ale, ale Rozumiem, że musiało ci się zdarzyć być trochę w swoim e, doświadczeniu pokreślonym to moja Oczywiście. pierwsza część pytania. A druga, czy zdarza ci się wyjść do swoich, e, w jest słowie, pszczół bez. E, tak, robię robić to cały czas. Mm -hmm. Bo generalnie, jeśli już wejdziesz w ten świat pszczół i pobędziesz tam trochę, to zrozumiesz, że tam panuje pewna specyficzna yy, hierarchia, pewien specyficzny system yy, pozwalający ci uniknąć urządzeń. Mhm. Ale musisz to poznać i to wymaga trochę czasu. Przede wszystkim wiesz, że na przykład w czerwcu, kiedy jest mają sporo pracy, no to one nie będą się tobą zajmować. Mhm. One cię zostawią w spokoju, nawet jeżeli będziesz paradował w gadkach yy, i będziesz wyperfumowany. Ale kiedy nagle się okaże, że pokarmu jest mało, kiedy przestaje coś miodzić, pszczoły robią się nerwowe i wtedy po prostu tam się nie chodzi. Druga rzecz. W słoneczne dni zupełnie inaczej się zachowują niż na przykład w dni deszczowe. Inaczej też będą się zachowywać, kiedy będziesz biegać po pasiece, dlatego że pszczoły widzą w innych hercach. One po prostu ruch szybki dostrzegają lepiej niż powolne ruchy. Dlatego ci dziadkowie, pszczelarze poruszają Aha. się z taką gracją po pasiece i nie, nie, nie denerwują pszczół. Jest wiele takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ale przede wszystkim ten spokój. Ym, pozwala nam uniknąć kontaktu z pszczołami. I co więcej, pszczoły też nie będą atakować od tak. Ym, pszczoła Musi atakując, powód, tak? tak, będzie chronić gniazdo, i, ale ona traci życie przez urządlenie. Mm -hmm. Dlatego ona woli, bo jest rozsądna, woli nas ostrzec. I wprawne ucho pszczelarza nieśmika się słyszy głośne bzyczenie. I to jest dla nas pierwszy znak. Hej. Teraz odchodzimy. Jeżeli nasze wprawne ucho nie jest dość wprawne, wtedy musimy Kurczę, się liczyć. Jesteś no, Słyszę to przy zyczenie tak. w ogrodzie, bo ja mam miododajne rośliny, kiedy jest nerwowe. Tak. I naprawdę wygląda to tak, jakby pszczoły denerwowały się naszą obecnością, która im przeszkadza. Tak. To jest inny dźwięk. Inny. Zdecydowanie. Ona Dosyć od, agresywny. Odbędzie kilka lotów nad naszą głową, nie będzie atakować, po bzyczy, i ona odleci. I nawet jeżeli ona odleci, ale my się nie ruszymy, to ona już obrała sobie cel, tylko dobierze odpowiedni moment ugryzienia. Więc po prostu bezpiecznie trzeba odejść, trzeba się głowa nisko. I tak jak w tej bajce, uciec do stawu, skoczyć, chociaż ja zawsze proponuję wejść w zarośla. To jest bardzo dla pszczoły takie. Tam nas nie znajdzie. Chodzi o zapachy właśnie w tych zaroślach? Czy... Nie, generalnie pszczoła widzi bardzo krótko, mhm. dlatego te kwiaty A, mają jak takie jak się kolory. schowamy w krzakach nie będzie nas dobrze widać. Nie będzie nas dobrze widać. Zmieni się też położenie. Pszczoła ma genialny GPS, że tak powiem, bo ona jest w stanie wrócić do. Do tego z tych 5 kilometrów, zapamiętać doskonale położenie no ale jak zobaczy tam głowę gościa który te, nie było tej głowy wcześniej to zacznie się interesować powiedz sąże jeszcze o tym dymie bo to jest bardzo istotne nie bez powodu się dymi żeby je troszkę odgonić tak. jaki to jest komunikat dla pszczół i to jest pszczelej rodziny w ogóle tak często się mówi o tym że to ma uspokoić pszczoły? Tak, Brzmi gdzie? terapeutycznie. <grymne> że to ma pszczoły omamić? No, to już bardziej może, ale generalnie z tym dymem to jest tak, że jak pszczoły żyły sobie w drzewiek, dawniej drzewiej, to one... Bały się, pożaru. Bały się pożaru. I kiedy nadchodził pożar, pojawiał się dym, a one brały miód w usta i uciekały. uciekały. No w sumie, I teraz najzabawniejsze tak? jest to, że jak my tak trochę zadymimy te pszczoły, nie można przesadzić, ale użyjemy tego próchna wierzbowego, który daje dużo dymu, to pszczoła dostaje sygnał, coś się pali, na wszelki wypadek nabiera, nabiera <laughs> pokarmów usta, ale ona nabiera, czy tak de facto najada się i... Pszczoła, która jest najedzona, nie atakuje. Po prostu tak jak człowiek, który jest, nie jest głodny, nie atakuje, jest łagodniejszy. To samo się ma też rujek uciekających, chmar pszczół, które tak groźnie wyglądają, no bo jak w ptakach Hitchcocka. No dokładnie, atak stada. Atak stada, ale one zazwyczaj rzeczywiście są najedzone też i są łagodniejsze. Więc wtedy też można w taki rój wejść, no dla odważnych oczywiście. Dlaczego umierają pszczoły? Różne powody są tych strat gwałtownych. Pomijam człowieka, debila, który robi różne rzeczy. Tak, no jest wiele. Po pierwsze, musimy wiedzieć o tym, bo czasami spotkamy martwą pszczołę. Ale martwa pszczoła w przyrodzie istnieje i zawsze była. Też nie musimy brać odpowiedzialności za każdą martwą pszczołę, no bo one umierają tak czy siak i żyją czasami bardzo krótko, bo pracująca wystarczy parę tygodni i naturalnie umrze. Natomiast największy problem z pszczołami jest taki, że stosujemy po prostu za dużo chemii pestycydy, i tak? pestycydy, i zdarza się tak, że te opryski są przeprowadzane w nieodpowiednim momencie. Chociaż dzisiaj to rzeczywiście bardzo mocno na to zwracamy uwagę. Też są ogromne kary za to, więc myślę, że to jest... Taki powód. Można przenieść pszczoły w inne miejsce, bo ule wędrowne znamy. E, czyli ule przestawia tak. się tam, gdzie jest na przykład więcej roślin kwitnących. E, a można przenieść stado. Nie wiem, wyprowadzamy się z domu mm, z, tak. z Warszawy w góry. Czy możemy swoje pszczoły ze sobą zabrać? Tak, czy zrobimy krzyżówkę? To jest też niesamowite, bo mówiliśmy o tym, że pszczoły mają ten super GPS. I one naprawdę potrafią zapamiętać to miejsce, gdzie gniazdują, gdzie jest rodzina. No ale nie tylko one, osy. Żyjące samotnie też potrafią wykopać dziurkę i jeszcze większą dokładnością, odkryć pośród innych milionów dziurek, tą jedną, którą przykryły kamyczkiem, i tam wejść, złożyć jajko i wrócić. Więc one mają genialny system naprowadzania. Ale jeśli na przykład wzięlibyśmy ten ul za dnia i przestawili o metr, to uwierzcie mi, one po prostu nie znajdą tego ula, będą miały straszny problem, żeby go do niego wrócić. Więc nawet przesuwanie o parę centymetrów jest niewskazane. No to, to te wędrowne, Andrzejku, skoro się je wozi w góry, w różne miejsca nad jeziora, na pola kwitnące? Tak, więc z wędrownymi to jest przekleństwo amerykańskich pszczół. Dlatego to był jeden z też powodów wymierania pszczół. Dlatego, że te pszczoły woziło się, a w Stanach jechało się ciągle za słońcem na południe i, i te pszczoły wędrowały. One rzeczywiście wtedy były mocno przepracowywane. W Polsce zaś to zupełnie inaczej. Wędruje się trochę rzadziej, dużo rzadziej. I wystarczy taką wędrówkę odbyć na przykład nocą. Czyli ładuje się rzeczywiście, zamyka się wylotki, można załadować taki ul, pszczoły się przewozi na nowe miejsce, a pszczoła, która pole, pojedzie powyżej 5 kilometrów ma jakby to powiedzieć, resetowany GPS i na nowo robi obloty Dobrze. i rozpoznaje teren. Dla nich jest to ok, wtedy. Kurczę, to są geniusze na pszczoły. Tak, a co ciekawe, jest jeszcze taki jeden sposób, o którym rzadko się mówi, jeżeli rzeczywiście musimy przestawić ul na przykład o 100 metrów, bo sąsiad narzeka albo coś. Możemy to zrobić, ale żeby zrestartować system GPS, trzeba obłożyć ul złamanymi gałęźmi. Dlaczego? Y Dlatego, że pszczoła wtedy ma taki odruch z, 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 złamanego pnia, czy tam rozerwanego pnia. Jeżeli pszczoła spadnie, złamie się drzewo, to w naturze występuje ten system. Tak. Nie, Tylko są te połamane gałęzie. Jeżeli pszczoła to zobaczy, to znowu restartuje system, bo ma taki. Tak, tak że jest. To też zaskakująco mądre. W sensie, zaskakująco no, mądre. No, naprawdę, tak. nie spodziewałem się tego kojarzenia A faktów. Nie można łączyć na... stada? Y y y y Generalnie nie. Generalnie jest to niewskazane dlatego, że jak zmieszamy pszczoły jedną no i drugą rodzinę, no to one mają te swoje zapachy, które powodują, że mamy jak rodzinę Capuletti, i monteki, no nienawiść. Nie? I są dwie matki, to już w ogóle tragedia. Ale jeśli byśmy na przykład zabrali matki gdzieś na bok, Albo na I przykład jeszcze to lepiej. Sobą. Albo jeszcze lepiej połączyli, połączyli trzy rodziny. Wtedy robi się już taki miszmasz, że one muszą gdzieś tam poszukać tego rozwiązania. A co to za, za proceder, kiedy się część jednak oddzielało y, pszczół i tworzyło się nową rodzinę? Pszczelarze tak. tak robią. Tak, tak. To jest taki podstawowy sposób na rozmnażanie kolejnych rodzin. Czyli po prostu dzielimy rodziny na mniejsze. To jest też taki system, który pszczoły naturalnie w sobie mają, bo pszczoły, kiedy zasiedlają ul i robi się tam mało miejsca, a zazwyczaj to jest w czerwcu, kiedy już naprawdę jest dużo pokarmu, a pszczelarz dodatkowo jedzie gdzieś na wakacje i przez dwa tygodnie nie zagląda do ula, to pszczoły się tam rozwijają i myślą o ucieczce, czyli zapełnianiu nowych uli. Wtedy naturalnie dzielą się na nowe rodziny, powstaje kolejna matka, która wychodzi z ula. I kolejna, i kolejna, i kolejna. I wiszą na drzewach jak szyszki. Czy to prawda, że miód w mieście jest czystszy niż miód czasami z pól? O to chyba już jest teoria nieprawdziwa. Chociaż było, było dość głośno o tym, ogólnie o przelarstwie miejskim. Było modne i jest modne. Jest modne bardzo. Dostajemy bardzo dużo o to zapytań, cały czas. A w tym roku możemy się pochwalić tym, że wszystkie... Kilka w zasadzie już uli, ale już udało nam się 100%. Wszystkich tych miejskich pasiek udało nam się przenieść na tereny wiejskie, dlatego że dwa lata temu był głośny list polskich naukowców mówiący o tym, że jednak to nie jest ok, żeby zasiedlać tereny miejskie pszczołami miodnymi. I że dużo lepsze dla bioróżnorodności jest to, żeby te pszczoły miodne były, powiedzmy, na wsi, a tutaj rozwijały się te pszczoły dzikie, też te pszczoły zadrzechnie, te czarne i, i, i wiele innych. Czyli chodzi głównie o gatunek pszczoły, nie chodzi o, o, o pszczoły w mieście, że tak powiem chodzi, nie chodzi, o, o, pszczoła, dokładnie. Nie chodzi mhm. o gatunek pszczół. Dzikie, jak najbardziej, mhm. tutaj jest większa też bioróżnorodność. O dziwo, bo mamy te parki, tu wspaniałe parki dookoła drzewa i one te pszczoły uwielbiają i dzięki temu mają super lepsze warunki do życia, e, a, a zwłaszcza te nasi. dzikie. Tak. A tamte, a tamte to te są nasi. zdecydowanie, no my tak weśniaki naprawdę, takie, takie. takie wyśniaki, no, my na ich grzbietach tak naprawdę zapełniamy nasze warzywniaki, no bo nasze jedzenie, te wszystkie owoce i warzywa, one odwalają kawał ciężkiej roboty, której nie byłyby w stanie zrobić pszczoły dzikie. Ani żadne maszyny, jak się okazuje. Ani żadne maszyny. Ale masz wiedzę. No nie wiem. To ja zawsze myślę, że wciąż mało. <grym> mało. <grym> Ale to chyba jest najlepsze podejście, właśnie. Andrzej, chciałabym, żebyś powiedział na końcu, co myślisz o tych ludziach, którzy podpalają mnie. Hmm. No ja jak, coś brzydkiego. jak to widzę, to nie, po prostu do końca w to nie wierzę. Nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest tak bez, bezmyślne. Generalnie. Myślę, że ci ludzie, którzy to robią, na pewno bardzo tego później żałują. Z Jaki ty naiwny jesteś, Andrzej. Wierzę, że to jest tak, tak bardzo głupie, że to jest tylko wybryk młodzieńczych, yy, głupich pomysłów. No a jak każdy z nas był młody, robił bardzo głupie rzeczy. Mam tylko taką nadzieję, że to jest bardzo nielogiczne i nie, dorosły człowiek by się tego, rozumny człowiek by się tego nie podjął. Bardzo Ci dziękujemy za razem. spotkanie. Dzięki. Jesteś fantastycznym opowiadaczem pszczoły mają sobie tobie dziadkiem. najlepszego Wiesz. rzecznika świata. Tak, ja właśnie cieszę się, że mogę być rzecznikiem z pszczół miodnych, pszczół dzikich, pszczelarzy, trochę tak nietypowo, bo sam ten świat jest dominowany przez ludzi starszych, a myślę, że średnia wieku pszczelarza w Polsce to 65 lat przynajmniej. No, pewnie podobnie jak grzybiarzy, że tak powiem. <grym> Zdecydowanie, a jest to świat magiczny i chciałbym, żeby tego świata gdzieś tutaj przemycić do Warszawy i do innych Miast. Mm. Bardzo ciężko. Dziękuję Dziękuję. super, dziękuję. super, super rozmowa.